Kiedyś przypadkowo jeden z moich kolegów był świadkiem bardzo ciekawej rozmowy dwóch chirurgów specjalizujących się w operacjach ludzkich dłoni. Jeden z nich wyznał, że ile razy musi dokonać skomplikowanej operacji dodanych ludzkich dłoni, zawsze przypomina sobie, jak bardzo ciężko jest w czasie, gdy przewijano jego ręce tędnymi gwoździ, jak bardzo poszarpane były jego żyły, mięśnie i ścięgna. Myśląc o tym potwornym bólu naszego Zbawiciela, modlę się w trakcie operacji słowami apostoła Tomasza, powtarzając słów Pan mój i Bóg mój. Jeżeli poranione dłonie wywołują szok, współczucie u profesjonalisty i chirurga, to o ileż bardziej rany Chrystusa wstrząsnęły Tomasza krwi, kiedy iż pozwolił mu ich dotknąć. Tomasz nie pamiętał o tych wszystkich pozytywnych wydarzeniach, które przeżył w ciągu 3 lat towarzyszenia Chrystusa. Nie pamiętał jego boskiej nauki, nie pamiętał jego cudów, wskrzeszenia umarłych, uzdrawiania chorych, rozmnożenia chleba na pustkowiu, uciszenia burzy na jeziorze. Pamiętał natomiast to, co było najboleśniejsze i najtragiczniejsze. Wydarzenia ostatnich dni. Mękę, śmierć Chrystusa na krzyżu. Chociaż te wydarzenia Jezus również przepowiedział. Dlatego dla apostołów, którzy widzieli zmartwychwstałego Chrystusa, twardy i bardzo jeżeli na rękach nie zobaczę świadomości i nie włożę ręki mojej do boku jego, nie uwierzę. W czasie następnego ukazania się zmartwychwstałego Chrystusa apostołom Tomasz otrzymał od Jezusa szansę sprawdzenia tego, czego się domaga. Pan Jezus powiedział do niego: podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż ją do mego boku. Nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Te same słowa mógł Chrystus powiedzieć też i do wielu z nas. Bowiem my również, jak ten apostoł Tomasz, mamy krótką pamięć. Wierzymy, ufamy Bogu wtedy, kiedy wszystko w naszym życiu dobrze się układa, kiedy jesteśmy zadowoleni, szczęśliwi, radośni. Z chwilą pojawienia się kłopotów, niepowodzeń, nasze zaufanie, wiara w Boga rozsypują się w drobne kawałki. W takich właśnie momentach warto przypomnieć sobie historię apostoła Tomasza i słowa Chrystusa. Nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Tą drugą niedzielę Wielkanoc przeżywamy święto Miłosierdzia Bożego. Radosne orędzie o nieskończonym miłosierdziu Bożym rozbrzmiewa na kartach całego Pisma Świętego. Trudno byłoby nawet zliczyć, ile razy Stary Testament mówi o odstępstwach, grzechach synów i córek narodu wybranego wobec samego Boga. Chociaż Bóg każe słowo, wszystkie zdrady, odstępstwa, to nigdy nie jest zagniewany do końca. Ile razy ten naród wybrany powraca do Boga i prosi o przebaczenie grzechu, tyle razy on okazuje im swoje miłosierdzie. Orędzie o nieskończonym Bożym miłosierdziu rozumiewa jeszcze donośniej na kartach Nowego Testamentu.
się wiele razy. Jezus zlecił. Siostrze Faustynki, orędzie miłosierdzia skierowane do całego świata. Wysyłam Ciebie, powiedział, do całej ludzkości z moim miłosierdziem. Nie chcę karać zbolałej ludzkości, ale pragnę ją leczyć, przytulając do swego miłosiernego serca. Według słów Chrystusa nabożeństwo do miłosierdzia Bożego jest rachunkiem dla współczesnego świata, który zmierza w zakładzie. Brak ufności i niewiara bardzo ranią przepełnione miłosierdziem serce Jezusa. W czasie jednego z objawień skarży się Jezus siostrze Faustynie. Nieufność już rozdziela moje wnętrzności. Pomimo niewyczerpanej mojej miłości nie dowierzają. Nawet śmierć moja nie wystarczy. Nie traćmy. Nie traćmy zatem ufności nieskończone Boże miłosierdzie. Chociażby nasze grzechy były bardzo wielkie, to jednak fakt, że miłosierdzie Boże jest jeszcze wielkie.